naprawdę dziękujemy Tobie, że Twój Święty Duch mówi do nas i wskazuje nam odpowiedni kierunek. Dziękujemy Ci, Duchu Święty, że rozumiemy, co do nas mówisz. Że to, co wchodzi do naszych umysłów, ono jest transferowane do Ducha i tam powstaje wiara. My to łączymy teraz, Duchu Święty, i my ustanawiamy, że my wierzymy w wypowiadane Słowo. Amen. Idziemy dalej, drogą łaski. Chcę dzisiaj mówić o wzrastaniu i wzmacnianiu się w łasce. Łaska jest czymś, co jest nam dane i musimy uczyć się, jak w niej się poruszać, jak wzrastać. Łaska jest jak przestrzeń, którą musimy poznawać, dowiadywać się, jakie panują tam zasady, reguły funkcjonowania i zgodnie z nimi postępować. Tak mamy robić, bo to, że ona jest, że ona jest nam dana, to nie oznacza, że są nam znane wszystkie jej funkcje, trzeba poznawać. Jezus powiedział, ja jestem droga, prawda i życie. Że to jest potrójna jakby formuła, że tak naprawdę on powiedział, ja jestem drogą, po której porusza się prawda i sprawia w was życie. Więc to jest jednorodna rzecz. Więc my mamy łaskę, żyjemy w niej, jesteśmy jakby, ona jest zarówno rzeczywistością, w której żyjemy, jak i też treścią naszego życia. Natomiast my musimy wiedzieć, jak w tym się dalej rozwijać, w jaki sposób się temu poddawać. Pierwsza rzecz to jest list do Rzymian 6:4-11. Przeczytamy ten fragment. List do Rzymian 6:4-11. Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus skrzeszony został z umarłych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania. Wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Wtedy, gdy umarliście z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim żyć będziemy. Wiedząc, że zmartwychwzbudzony Chrystus już nie umiera, a śmierć nad Nim już nie panuje, umarłszy bowiem dla grzechu raz na zawsze umarł, a żyjąc żyje dla Boga. Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Chcę podkreślić sformułowanie uważajcie siebie. To sformułowanie pokazuje nam, że to nie jest kwestia odczucia, to nie jest kwestia jakiegoś szczególnego dotknięcia. Co to znaczy? To znaczy, że ty masz siebie określić w jakiś sposób. Uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a żyjących dla Chrystusa. A więc taką pierwszą podstawową rzeczą, aby w łasce się rozwijać i wzrastać, to jest umocnienie w sobie świadomości, kim jestem. Czyli twoja tożsamość. Na czym opiera się twoja tożsamość? Kim jesteś? Jestem człowiekiem umarłym dla grzechu. Umarłym dla grzechu. I żyjącym dla Boga. Oto moja tożsamość. Żebym się mógł rozwijać w łasce, ja muszę uważać siebie. Nie, że ja patrzę, co kto o mnie powie. Mnie nie obchodzi, co kto o mnie powie. Mnie nie obchodzi, jak kto mnie oceni. Ja sam na podstawie prawdy muszę wydać werdykt o sobie. I to jest początek, jakby pierwszy ruch umacniania i wzrastania w łasce. Dlatego ty nie możesz się uważać za grzesznika. Ty nie możesz uważać w ogóle, że grzech panuje w twoim życiu. Ty nie możesz uważać, że w ogóle grzech ma prawo do twojego życia. To w ogóle nie może w tobie być. Ty w nocy obudzony musisz powiedzieć, ja jestem martwy dla grzechu. Nie jestem grzesznikiem. Nie jestem grzesznikiem. Czyli nie błądzę. Ktoś ciebie zapyta, błądzisz? Ale nie błądzę.
Tak jak powiedziałem, takiej grupie pastorów się nigdy nie potknę. Nigdy. A mówię, jak możesz tak mówić? Ja mówię, no, bo to jest Pismo Święte. Tam u Piotra jest napisane, że jeżeli będziecie postępować w taki, a w taki sposób, nigdy się nie potkniecie. Tam jak w U jest napisane, nigdy się nie, ja mówię, nigdy się nie potknę. Mówię, rozumiesz mnie? A ja nie wiem, czy ja się potknę. Mówię, a ja wiem, że się nie potknę. Ja nie upadnę. I teraz rozumiesz? Patrz. Kiedy ty mówisz, ja nie upadnę, to teraz cała twoja dusza, wiesz co ci przytoczy? Historię twojego życia. I ona powie, na przykład upadłeś nieraz. Dusza jest przewrotna. Do ciebie należy, tak? Do ciebie należy uznać się za martwego dla grzechu. W twoich słowach, w twoich myślach. Rozumiesz, o co chodzi? Jestem martwy dla grzechu. Martwy. Jest taki sposób na niedźwiedzia gryzli. Ten sposób to się zesrać w spodnie i położyć. Bo gryzli to jest taka postać, że ona jak zobaczy śmierdzącego trupa, to go nie chce jeść, bo to nie jest padlinożerca. Baribal tak, to padlinożerca. Jak spotkasz Baribala, to musisz zastosować inną metodę. Baribal, proszę ciebie, wyskoczy na ciebie, będzie chciał cię przestraszyć, wtedy ty musisz zdominować Baribala. I każdy człowiek może zdominować Baribala. I Baribal, rozumiesz, zareaguje na to, jak człowiek do niego wjedzie i na niego ryknie. Rzadko kto się na to poważy, ruszyć na Baribala. Większość ucieka, 90%, ale ktoś, kto ruszy na Baribala, to przegoni Baribala. Ale gryzlego nie przegonisz. Jak ruszysz na gryzli, rozumiesz, to gryzli ruszy na ciebie, bo on ma inną psychikę, to jest inny niedźwiedź. Rozumiesz, o co tutaj chodzi? Żyją na tym samym terenie, ale są inne. Ale co on robi? To esteta. Nie rusza śmierdzącego trupa. A więc co robi zawodowiec? Wali w gacie i wywala się do góry krukami. Wtedy Baribal podchodzi, śmierdzi i odchodzi. Gryzli, no. Gryzli, odchodzi. Kiedyś, jak byłem w świecie jeszcze, i wąchałem klej budapren, bo byłem jeszcze, jak byłem nastolatkiem. Razem z moimi dwoma kolegami postanowiliśmy się zamknąć w kościele katolickim, nawąchać się kleju, mając na uwadze to, że te figury tam na drodze będą nam tańczyć, bo nam będziemy mieli dobre wizje w kościele. No więc się zamknęliśmy, schowaliśmy się na chórze, na górze, daliśmy się zamknąć po ostatniej mszy, no i zaczęliśmy wąchać klej. Wąchamy klej, tam różny ma, każdy ma swoje jazdy. A ja patrzę, trumna stoi. Na takim dużym kamieniu, takim katafalku. Idę do tej trumny, mówię. Zdjąłem dekiel z tej trumny, leży gość w tej trumnie, przyszykowany następnego dnia na pogrzeb rano. Ja ze sobą wziąłem trochę jedzenia, no to trochę jem. Siedzę przy tym trupie, jem, wącham. Przyglądam się na tego trupa. Wziąłem mu nogę do góry, puściłem. Wziąłem mu rękę, podszykowany, rozumiesz, jak woźny na dzień nauczyciela, wszystko elegancko, już tutaj, no nie? Duch Święty mi zostawił to w pamięci. Wiecie, co mi on pokazał? Trup to trup. Trup nie posiada funkcji. Trup nie myśli. Rozumiecie? Trup nie ma zdania. Słowo, uważajcie się za martwych. To ważne słowo dla ciebie. Jestem martwy dla grzechu. Co to oznacza? Grzech mnie nie może dotknąć. On nie posiada funkcji we mnie żadnych. Nie ma czegoś takiego, że jest założenie, że ty możesz zgrzeszyć. Ty jesteś martwy. Ciebie to nie rusza. Wiecie, kiedy chrześcijanin ulega grzechowi? Kiedy jest świadomy tego, że może ulec grzechowi. Nie można zgrzeszyć, będąc świadomym tego, że nie można ulec grzechowi. To się nie zgrzeszy. Ludzie, jeżeli uważam się za martwego dla grzechu, to grzech zapuka do mnie raz, drugi, trzeci, piąty, a potem przestanie pukać, jak gryzli. Rozumiecie? Bo on w ogóle nie będzie mógł się zahaczyć. To jest kwestia świadomości. Ja naprawdę uważam się za świętego. Rozumiecie?
Ja nie nazywam się tak dlatego, bo tak się mówi w kręgach protestanckich, bo mnie to nie interesuje. Ja naprawdę uważam, że jestem święty. Ja naprawdę uważam, że jestem martwy dla grzechu. Ja naprawdę to uważam. I ja nie prowadzę rozmów na ten temat, co ja robiłem wczoraj, bo stare przeminęło. Jeżeli wczoraj bym upadł, a dzisiaj byś mnie zapytał, Artur, czy ty jesteś grzesznikiem, czy ty upadasz? Wiesz, co byś ode mnie usłyszał? Nigdy nie upadam. Znaczy, ty jesteś poważny? Ktoś powie, przecież to jest kłamstwo. Ja mówię, uspokój się. To nie jest kłamstwo. Bo jeżeli my zaczniemy uznawać, że to jest kłamstwo, to w takim razie musimy się wycofać z całego ruchu wiary. Prawda? Będę wam o tym przypominał później. Ja wam teraz tylko rzucę hasło. Pamiętacie w ogóle kobietę, której Elizeusz, o którą się Elizeusz modli, ona ma syna, a potem ten syn umiera? Pamiętacie, co się później dzieje? Ona go w ogóle, to dziecko umiera, a ona idzie do Elizeusza, tak? I Elizeusz wysyła Gehaziego i mówi do Gehaziego, zapytaj się tej Szunamitki czy Szunamitki, jak ona się ma. Jak się ma jej mąż, jak się ma jej dziecko. A ona mówi, dobrze się mamy. Wszyscy zdrowi. Wszyscy jesteśmy zdrowi, wszyscy się dobrze mamy. Dziecko jej umarło. Tylko, że ona nie ma żadnej zgody na tę śmierć, dlatego ona ogłasza co? To, w co wierzy. Pytanie, czy ona kłamie? Oczywiście, że ona kłamie z perspektywy humanistycznej. Tylko istnieje formuła świętego kłamstwa i to się zalicza do elementów wiary. Ponieważ ten świat będzie ci mówił, że prawdą jest to, co widzisz. A wiara to jest pewność tego, czego nie widzisz. I ty możesz widzieć to, że ty wczoraj upadłeś. Ale twoim zasmarkanym obowiązkiem jest ogłaszać to, co mówi prawda. A prawda mówi, że jesteś martwy dla grzechu. I mnie nie obchodzi, że ty wczoraj upadłeś. Mnie interesuje twoje wyznanie dzisiaj. Bo to twoje wyznanie dzisiaj otworzy drogę do jutrzejszego niegrzeszenia. A twoje rozważanie o wczorajszym upadku zamknie drogę i otworzy drogę dla diabła. To proste. Jesteś martwy dla grzechu. Uważajcie siebie samych za martwych dla grzechu, a za żyjących dla Boga. Pierwsza rzecz, jeśli chodzi o wzrastanie w łasce, o rozwój w łasce, to jest kwestia twojej świadomości. Świadomość. Jestem martwy dla grzechu. Ja kiedyś, jak byłem złodziejem, ja nic nie umiałem robić. Ja żeby gniazdko przykręcić w domu, to dzwoniłem, żeby ktoś przyjechał i przykręcił. Jak się nawróciłem do Boga, to mówię, Panie Jezu, wszystko umiem. Wszystko umiem zrobić. Ty byś nie chciał widzieć w ogóle, jak wyglądają moje pierwsze remonty w domu. Rozumiesz? Agata się modliła w jednym pokoju, a ja w drugim. Jak ja miałem pomalować ściany, rozumiesz, ona mówi, może wezwiemy malarza. Ja mówię, ja jestem najlepszym malarzem na świecie. Ja będę malował ten dom. A ona mówi, Artur, czy jesteś pewny, że będziesz malował dom? Ja mówię, Agata, no kto jest lepszym malarzem na świecie? Nikt. Wstałem o 4:00, od 4:00 do 6:00 się modliłem w pokoju. Mówię, Jezus, ja pomaluję ten pokój i będzie równo. I malowałem dom i robiłem wszystko. Wszystko mogę w tym, który robię umacnia w Chrystusie. Zawsze najpierw szło ogłoszenie tego, kim jestem, co potrafię, co zrobię. Tak? A dopiero potem przychodziła umiejętność. Najpierw się ogłasza, że jest się martwym dla grzechu, a potem się zaczyna nie grzeszyć. A nie odwrotnie. A chrześcijanie to, jak przestają grzeszyć, to mówią, no teraz to już nie grzeszę w tej sprawie. Ty masz już ogłaszać, że nie grzeszysz i ty masz już wierzyć, że nie grzeszysz. Ty już się masz uznać za martwego dla grzechu. Dlaczego? Bo list do Rzymian tak powiedział. Główny traktat chrześcijański. I nie obchodzi mnie, jak ty się czujesz z tym. I ciebie też nie powinno obchodzić, bo tak naprawdę uważaj sam siebie za martwego dla grzechu. I co? Za żywego dla Boga. A więc z drugiej strony ty nie mówisz, jeszcze mi dużo brakuje, ach jaki ja jestem, ile ja jeszcze muszę, nic nie muszę, jestem już w
100% doskonały. Najlepszy jestem w tym wszystkim. Najlepszy. Rozumiesz? To musi być to, co jest w was. Tak się w ogóle rozwija w łasce. I każda twoja formuła uwolnienia, proszę ciebie, twojej tożsamości, popchnie się dalej. Rozumiesz? Takie perpetuum mobile. To się samo napędzi. A więc tożsamość śmierci i życia. Śmierć dla grzechu, dla diabła, dla demonów, dla świata. Jestem martwy, martwy, martwy. I co? Żywy dla Boga jestem. Żywy. Żywy dla Jego zasad, żywy dla Jego królestwa, żywy dla Jego kościoła. Żywy. W tym samym liście do Rzymian 4:3-5 czytamy tak. Bo co mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i pocztanemu zostało za sprawiedliwość. A gdy kto spełnia uczynki, zapłaty za nie, nie uważa się za łaskę, lecz za należność. Gdy zaś kto nie spełnia uczynków, ale wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiarę jego poczytuje mu się za sprawiedliwość. Rozumiecie? Jeśli kto spełnia uczynki, nie poczytuje mu się tego za sprawiedliwość. Jeśli kto nie spełnia uczynków, poczytuje mu się to za sprawiedliwość. Ja nie napisałem listu do Rzymian, zaznaczam. Żeby nie było, że jeszcze Ceroński Biblię podrobił. A jak cię uczą odwrotnie, to kłamią! Rozumiesz? To kłamią! Na czym się opierasz? Sprawiedliwość w Nowym Przymierzu. Jestem sprawiedliwy, bo Jezus za mnie umarł. A nie jestem sprawiedliwy dlatego, że dobrze czynię, że się staram. Wiesz, o co chodzi? Wczoraj wróciłem ze spotkania tutaj. Leżę sobie, piję sobie ziółka i oglądam taki program w telewizji. Jest taki, dwoje ludzie, którzy gdzieś się poznali, oboje trochę tacy niepełnosprawni. I reporter tam do nich mówił, tak, tam już nie pamiętam, jakie było imię tego chłopaka. Bo ty jesteś taki wspaniały, że ty na nią zasłużyłeś. Ona ci się należała i on też ci się należał. I tak w ogóle mówię, Boże kochany, gdzie mnie pan posłucha, wszędzie prawo, no wszędzie prawo. Ona mu się należała, on się jej należał. Wszędzie ludzie patrzą na to, tak, co potrafią, tak, co osiągnęli, tak, odbierają sobie honor za to, co zrobili dobrego i ganią się, tak, za to, co zrobili złego. No wszędzie prawo. Wszędzie. Gdzie nie spojrzysz? W sprawach małych, w sprawach dużych. Uczynków, tak, nie uznaje się za sprawiedliwość. Kiedyś głoszę takiemu jednemu Ewangelię, a on do mnie mówi, że on kobietę uratował. Człowieku, z wody. Mówi, ja kobietę uratowałem, życie uratowałem. Ja mówię, no i to jest. No i co? Mówi, no i co? Co? Bóg mnie za to, co mi Bóg za to? Ja mówię, nic, Bóg za to tobie, nic. Bóg ma na to wywalone równo. Kobietę uratowałeś, ty, ratowniku. To gdzie pójdę? Mówię, do piekła pójdziesz. Taki specjalny pasek będziesz miał. Wiesz, tam ratował ludzi. Taki dyks będziesz miał. Kiedy się będą topić, to będziesz ich ratował. Spółka akcyjna. Jak tam? Tak to. Uczynków twoich nie przyniesiesz przed Boga jako punkt przetargowy. To nie będzie siema Bozia. Takie rzeczy ma na plus. Rozumiesz? Nic nie masz. Nic nie masz. Nic nie masz na plus. Boga nie obchodzi to. Boga obchodzi to, czy uznałeś Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Kiedyś w takiej szkole głoszę, w czwartej liceum to było, na godzinie wychowawczej. Taka dziewczyna siedzi, widziałem, że się gotuje już strasznie. Gotowała się z 15 minut, wreszcie wybuchła, nie wyrobiła. To co znaczy, że jaka ja jestem? Czy ja jestem zła taka? A ja w ogóle,
A ja w ogóle nie dotykałem tematu dobra i zła. Mówię tam o różnych takich rzeczach. W ogóle poruszyło ją. Ja dlaczego ty, dlaczego uważasz, że jesteś zła? Jesteś na pewno dobra. Widać, że dobrze wyglądasz. Mówię, jesteś inteligentna. Mówię, ładna, sympatyczna i martwa, mówię. Ona siedzi. Ja mówię, no taki jest ten zestaw. Dobra, miła, sympatyczna, ładna i martwa. Takie zombie w liceum w czwartej klasie. Dlaczego? Mówię, bo nie znasz Jezusa. Nie oddałaś mu swojego życia. To jak ty się uczysz, jaka ty jesteś w domu, jaka ty jesteś dla przyjaciół, jaka ty się w ogóle, jaka ty jesteś, nie ma żadnego znaczenia. A rozumiesz, o co chodzi? Możesz całe swoje uczynki spuścić w kiblu. Tak? Możesz powódź zrobić swojemu ego i koniec. Nic to nie ma na tym. Chcę, żebyście zrozumieli to, że naszą wartość upatrujemy w czym? W nowym przymierzu. Nasza sprawiedliwość jest związana z nowym przymierzem. Jesteś usprawiedliwiony, bo Chrystus za ciebie umarł. Jesteś zaakceptowany, bo Chrystus za ciebie umarł. Jesteś człowiekiem, tak, Bożym, bo Chrystus za ciebie umarł. Nie dlatego, żeś zrobił coś dobrego czy coś złego. Dlatego. I rozwój w łasce jest związany z tym, że my się umacniamy w tej myśli. I że my to rozumiemy. Zobaczcie, jak to później pomaga. Rąbnęłeś, upadłeś, przychodzi diabeł. No i co? Znowu leżysz. I pierwsza odpowiedź chrześcijanina, który rozumie to zjawisko, to jest taka. Kłamiesz, diable. Ponieważ grzech nade mną nie panuje. A po drugie, żaden mój uczynek nie wpływa na moją relację z Bogiem. Jeszcze dobrze nie wstałeś, a już krzyczysz diabłu prosto w twarz, że grzech nad tobą nie panuje i że żaden twój uczynek nie ma wpływu na to, co się dzieje między tobą a Bogiem. Oto to jest w ogóle wzrastanie w łasce. To jest kolejny krok. Cały czas, cały czas, cały czas. Ja się pytam, gdzie miejsce na potępienie? Gdzie miejsce na oskarżenia? Gdzie miejsce na wycofanie? Gdzie? Wstajesz, poprawiasz koronę i idziesz dalej. Rozumiesz, o co chodzi? Prosty. Trzecia rzecz, list do Kolosan 2,14. List do Kolosan 2,14. Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy do krzyża. Świadomość, iż wymagania Boże wobec nas zostały zaspokojone. Musisz mieć świadomość, że wymagania Boże wobec ciebie zostały zaspokojone. Krótko powiedziawszy, czego Bóg od ciebie chce? Niczego. Niczego Bóg od ciebie nie chce. Nic nie możesz Bogu dać i nic nie możesz Mu odebrać. Dobrze? Taka w ogóle głęboka w ogóle myśl. Nic. Nic nie możesz Mu dać, ani niczego nie możesz Mu odebrać. Niczego. To jest tak jak z tą sytuacją, jak, nie wiem, czy ja wam opowiadałem, czy wam nie opowiadałem o tym człowieku, który wykupił tą w ogóle kobietę, tą dziewczynę w ogóle, która była niewolnicą, młodą niewolnicą. To podróżnik, który podróżował sobie i on trafił na jeden z targów niewolników w XIX wieku i on w Afryce i on był na tym, chciał zobaczyć taki targ, zależało mu na tym. On tego nigdy nie widział. I on zobaczył młodą dziewczynę, nastolatkę, która tam ileś kosztowała. I on podszedł do człowieka, który był jej właścicielem i on zapytał, ile ona kosztuje. On powiedział tyle i tyle i on za nią zapłacił. Tak? I potem powiedział, teraz dasz jej list uwalniający, ona będzie wolna. I on to wszystko zrobił. Po czym odstał, to zaczął odchodzić. I ten jej wręczył list uwalniający i mówi, tam jest twój pan, idź do niego. Tak? I ona podbiegła do niego i stanęła przed nim. Rozumiecie? I patrzyła na niego jak na właściciela. Jak na właściciela. On z nią wrócił tam. I on powiedział, powiedz jej, że ja od niej nic nie chcę. I ten tłumacz mówi, on od ciebie nic nie chce. A ona mówi, ale ja do niego należę, kupił mnie. Ale mówi, ja od ciebie nic nie chcę. To co mam robić? Nic. Nie jesteś mi potrzebna.
To jest bardzo ważna informacja. Początek wzrastania w łasce to jest to, że nie jesteś Bogu do niczego potrzebny. A więc co nie robisz? Nie spinasz się, żeby mu się zrekompensować. Boże, będę Ci teraz służył za to, że mnie zbawiłeś. Nie! Ja nie służę Bogu za to, że mnie zbawił. Wiecie w ogóle, dlaczego ja służę Bogu, szczerze powiedziawszy? Bo ja w ogóle nie mam co robić w życiu już. Mnie się w ogóle cały grunt urwał. Ja nie mam w ogóle celu. Ja, okazało się, że ja jak się narodziłem z Bożego Ducha, rozumiecie? Ja poburzyłem wszystkie w ogóle mosty, które miałem w życiu, tak ustałem, mówię w ogóle, no i byłem w stanie powtórzyć to, co Święty Piotr powiedział. Panie, gdzie mam iść teraz, no? Już nie mam nic. Myśmy zostawili dla Ciebie wszystko. Wiecie, dlaczego ja służę Bogu? Bo ja tylko Boga mam. Ja nic już nie posiadam. Po prostu. To jest jedyna formuła, która gdzieś mi została. Bo... Nie mam nic więcej. Czy to jest miłosne? Tak, to jest miłosne. To jest miłosne. To jest normalnie miłosne. Nie służę Bogu, żeby mu się zrekompensować. Nie służę Bogu, żeby mu zapłacić za Jezusa. Bo Boga to nie obchodzi. Bóg nigdy nie przychodzi do Ciebie i nie mówi, zrób coś dla mnie, dlatego, że Cię zbawiłem. Tu nie ma coś za coś. To nie jest niebiańska prostytucja. Rozumiecie, o co chodzi? To nie tak działa. To nie tak działa. To wciśnięto nam kit. Truje się ludziom w głowach i mówi, Bóg Cię zbawił, teraz powinieneś Mu służyć. Nic nie powinieneś. Ja Cię dzisiaj rozbrajam z tego. Jeżeli służysz Bogu dlatego, żeby coś Mu udowodnić, zapłacić za coś, zrekompensować się, rozumiesz? Jemu zrekompensować coś, to w ogóle jesteś do uwolnienia. Bo jesteś Bóg Ciebie zbawił dla Ciebie. To jest miłość właśnie. Tam nie ma haczyka żadnego. Nic tam w ogóle nie ma. Miłość nie szuka swego. Bóg nie szuka swego. Ludziom się truje w głowach. Mój Bóg chce chwały, srały. Chce Bóg. My jesteśmy Bogu potrzebni. Do czego? Bez przesady. Wszechbytowi. Jest wszechbyt. Wiecie, jaka jest najbardziej dla mnie przyjmowalna informacja, dlaczego w ogóle Bóg stworzył człowieka? Dla przyjemności. Ja nie widzę innej koncepcji stworzenia człowieka. Na pewno nie, żeby mu człowiek służył. A rozumiesz, o co chodzi? Mając w ogóle miliardy aniołów, on stwarza teraz człowieku ludzi, którzy się z piachu składają, żeby mu służyli. Bardzo przepraszam, to troszkę nielogiczne. To nic w ogóle mi z tego nie wynika. Rozumiesz, o co chodzi? W ogóle nic mi z tego nie wynika. Tak jakbyś miał armię, rozumiesz? Potężną armię, miliardową armię, tak? Masz? Zbrojną, tak? I teraz ty kupujesz ratlerka, żeby cię chronił. No po co to w ogóle robisz? Tak? Co to człowiek? Tym wszystkim. Stworzył dla przyjemności, bo to stwórca jest. W ogóle wiesz, o co chodzi? Stwórca. Byłem kiedyś w Holandii, nie, w Irlandii i poznałem takie małżeństwo. Oni mieli już chyba 8 dzieci. Cały czas dzieci mieli. I ona mówi, ta wierzący ludzie, nie? Ja tak u nich byłem w domu, ja mówię do niej, dlaczego ty macie tyle dzieci? Ona mówi, bo ja lubię dzieci. No to już taka po 40, dobrze wiesz. Tak jak ona, jak dziewczynka taka, wiesz, nie? Ja mówię, kurczę, jak już jedną urodzę, odchowam, to zaraz bym drugie chciała. Mówi tak. I tak jest. Świetnie zorganizowani tam, słuchajcie, to w ogóle naprawdę rewelacja, taki wiesz, nie? Tylko po prostu, ja mówię, ja teraz się dowiadam, ona znowu w ciąży. Ona mówi, ja tak lubię te stópki wąchać, tak w ogóle i w ogóle. Wiesz, tak ja w ogóle, ja nigdy nie widziałem takiego czegoś. Patrzyłem na to, mówię, kurczę, 2 mieli samochody, takie duże 2 samochody do włożenia tej całej rodziny. Rozumiesz? Wiesz, o co chodzi? Pogodni ludzie, szczęśliwi, zadowoleni. Wiesz? W ogóle
Dzieci zajmują się dziećmi, porządek, ład. Taka normalna, taka dobra chrześcijańska rodzina. Oni po prostu lubili mieć dzieci. Lubili mieć dzieci. Oni nie mieli dzieci, żeby pomagały im te dzieci, żeby coś, rozumiecie? Ona kwitnąca kobieta. Przynajmniej spojrzał z boku, powiedział, no w życiu nie urodziła tyle dzieci ta matka, no człowieku, no jak? Gadu co rok, prorok. Rozumiesz, o co chodzi? I to ja na to spojrzałem, ja mówię, jak Bóg, o. Jak Bóg, no to narobił dzieci za przyjemność. Nie po to, żeby mu służyły. Nie po to, żeby go chwaliły. Bo wiecie, to nie jest egocentryk. Rozumiesz? Nie po to, żeby coś tam dla niego robiły. Bo to Bóg jest. Bóg, Bóg, Bóg. Bóg. Kiedyś powiedział ziemia i ziemia powstała. Takie coś zrobił. Rozumiesz, o co chodzi? Czujesz klimat? Na początku było słowo. Powiedział ziemia i ziemia powstała. Przepraszam. Do czego mu jest potrzebny człowiek? Bez przesady. A więc musisz myśleć, musisz mieć świadomość, iż wymagania Boże wobec Ciebie zostały zaspokojone. Zupełnie zaspokojone. Zupełnie. Rozwijasz się w łasce w ten sposób, że wiesz, że niczego nie możesz dodać do krzyża Golgoty. Niczego. Niczego. Żadnego Twojego honoru, żadnej ambicji, żadnego przedsięwzięcia, niczego. Jak cokolwiek robisz w Bożym Królestwie, to to musi być po prostu prosta otwartość serca. O to chodzi. To taki kościół to kościół przebudzeniowy będzie. Że szmal będziesz przynosił do kościoła nie po to, żeby mieć zwrot. Że będziesz swoje życie poświęcał nie dlatego, prędziemy, żeby coś zyskać. Ty dostajesz nagrodę, ja was o tym uczyłem, ale to nie to, nie o to tu chodzi. Od strony Boga to jest debeściak wszystko. Na ostatni guziczek dopięty. Zresztą tak jak was uczyłem, że Chrystus będzie nas sądził na podstawie przede wszystkim czego? Intencji. Czyli nie będzie, nie jest ważne, co robisz, tylko dlaczego to robisz. Nie co, tylko dlaczego. Nie co, tylko dlaczego. To jest bardzo istotna sprawa. Dalej, list do Kolosan 2:15, czytamy tak. Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi. Kolejny element wzrostu własny i rozwoju własny to świadomość klęski diabła. Rozbroił nadziemskie władze. Rozbroił. To było... To jest opis tego, co w tamtych czasach było rzeczą normalną, czyli w ten sposób, że to jest w ogóle opis tak zwanego marszu triumfalnego. Ten marsz triumfalny polegał na tym, że kiedy jakieś państwo wygrało wojnę z innym państwem, to należało tam skasować wszystkich oprócz przywództwa. Przywódców się nie kasowało. Co się robiło? Robiło się marsz zwycięstwa. Polegało na tym, że na jednej stronie, przy jednej stronie drogi, na podwyższeniu siedział król państwa, które wygrało wojnę, a jego generał, rozumiecie, na linie, czy też na łańcuchu, prowadził króla tamtego państwa przykutego, rozebranego do naga. I często przykuci byli następni przywódcy, i też szli nago za tym królem, prowadzeni przez tego generała wojsk. I tutaj jest napisane co? Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności, wystawił je na pokaz. Czyli Chrystus rozbroił diabła, rozebrał go do naga i na łańcuchu przeprowadził przed Bogiem Ojcem. O, to jest takie coś. I teraz moje pytanie, tak? Dlaczego my mamy stosunek do szatana inny niż on jest naprawdę? Szatan to rozbrojony kmiotek. A ludzie mówią, ale szatan mnie atakuje. Ja mówię, czym cię atakuje? Czym cię atakuje diabeł? Powiedz mi, jak on jest rozbrojony. Mój znajomy pastor opowiadał mi takie świadectwo. Mówi, byłem młodym chłopakiem, chodziłem do jednej dziewczyny, wszystko się działo na wybrzeżu, gdzie tam mieszkam. Wyglądała sytuacja w ten sposób, że do tej dziewczyny, do której on chadzał, to chadzał przy takim jeziorku.
Tutaj było takie jeziorko, dosyć wąska droga i po tej stronie domki stały. I on sobie przechodził koło tych domków, no to było powiedzmy tam ze 200-300 metrów tych domków i ona tam dalej mieszkała w głąb tej uliczki, to jest jeziorko. No i on sobie idzie i mówi, zawsze przechodziłem tamtędy i w jednej z bram był taki duży pies i ten pies zawsze szczekał, a ja w ogóle, wiesz, z tym psem się trzeźniłem. Kopałem w siatkę, w ogóle nie. I któregoś dnia idę, jak zwykle pies na mnie szczeka, zaczynam się drzeźnić z psem, kopać w siatkę, idę sobie i nagle widzę, że jest furtka otwarta. Mówi, już byłem wierzący i ochrzczony w Duchu Świętym. Mówi, zacząłem tak szybko iść i od razu się modlić w innych językach. Mówi, że jedno z drugim bardzo, mówi, się łączyło. Mówi, za chwilę biegłem, mówi, modliłem się w innych językach, a pies biegł za mną. Mówi, nie miałem gdzie zwiać, z tej strony domki jednorodzinne, z tej strony proszę ciebie staw, te jeziorko. No nie, lecę i w ogóle mówię, Panie Boże, w ogóle pies mnie goni, w ogóle pies mnie goni, pokryje mnie pies, no nie. Mówi, biegnę, mówi, i widzę, że nie mogę już biec, że jestem zmęczony, tak? I mówi, zaczynam w ogóle kapitulować, dobiega do mnie, patrzę, jest bardziej zmęczony niż ja, prawie pada. Jak się zbliżył, on widzi, że pies jest cały zaropiały i nie ma ani jednego zęba. Stary pies, stary Rottweiler. I Bóg do niego mówi, zobacz, taki jest diabeł i zobacz też swój charakter, jaki masz. Mówi, zapamiętałem tę lekcję do końca życia. Uciekałem przed starym, bezzębnym psem. Bałem się. Tak mówi, kupa kościoła. To rozbrojone bydle. To tylko wygląda na takie coś. To nie ma zębów, ma zaropiałe oczy. Jest stary i się męczy. Ale robi dużo szumu. I wygląda niesamowicie. Rozumiesz? Rozbroił nadziemskie władze i przeprowadził je przed Panem Wszechświata na łańcuchu. Jezus Chrystus, Twój Król i Bóg. Wzrastać w łasce oznacza ustawić diabła w odpowiednim miejscu. Ludzie do mnie mówią, Ty przeklinasz diabła. W liście Judy jest napisane, że nawet aniołowie nie przeklinali. Ja mówię, ale ja nie jestem aniołem. W żadnym aniele nie mieszka Duch Święty, a we mnie mieszka. Żaden anioł nie ma prawa odpowiadać diabłu. Ale ja mam prawo. Bo jestem sędzią. I w mojej Biblii jest napisane, że ja będę sądził aniołów. A diabeł to zbuntowany anioł. Ja mam prawo dzisiaj uwalniać sąd na jego temat. Mówię, nie cytuj mnie do listu Judy, bo ty w ogóle nie rozumiesz listu Judy. Ty mnie mylisz z aniołem jakimś. Ja nie jestem żaden anioł. Ja jestem jak Bóg na tej ziemi. Jestem jak Bóg. Nowonarodzony z Bożego Ducha człowiek jest jak Bóg z wyjątkiem bóstwa. Rozumiesz, o co chodzi? I koniec. I ty musisz diabła uważać za rozbrojonego, tak? A nie za uzbrojonego. Ty nie możesz mieć swojej mentalności, proszę ciebie, diabeł mnie atakuje. Diabeł nic ci nie może zrobić. Diabła to możesz zaprząc do pługa i przeorać działkę pod domem. Rozumiesz, o co chodzi? To możesz zrobić z diabłem. Lester Sumrall, on całe życie zajmował się wypędzaniem demonów. W ogóle przedziwna historia. Lester Sumrall to jest w ogóle niesamowita postać. Nawracał się w ten sposób, że leżał chory na płuca w domu, jak był nastolatkiem, a ojciec jego w tym samym pokoju strugał mu trumnę. Rozumiesz, o co chodzi? Tak był zmotywowany do życia. Oczywiście cała rodzina wierząca, ojciec też wierzący, protestanci. W jednym pokoju rzecz się dzieje. Rozumiesz, o co chodzi? Ojciec mu trumnę struga. I mówi, wszystko idzie dobrze, Lester. Czujesz klimat, leżysz tutaj chory, a tutaj ci ojciec trumnę struga. No człowieku, cholera jasna, człowieku, to jest zero motywacji do życia dopiero, tak? I on w ogóle, on chodził do zboru od małego, natomiast nigdy nie był nawrócony. Lester, jak to dużo dzieci w ogóle, wiesz?
leży i po prostu widząc tą w ogóle historię, się nawrócił. Nawrócił, kiedy przychodzi dziecku trudne z druga, mówi, no pozamiatane. Rozumiem, no i dzieciak się nawraca, rośnie, rozwija się, postanawia zostać kaznodzieją. Ten sam ojciec, kiedy on do niego mówi po latach, że zostanie kaznodzieją, mówi, zgłodu zdechniesz. No mówi, ja zdechnę zgłodu, mówi, będę głosił Chrystusa, mówi, zdechniesz, zdechniesz, mówi, każdy kaznodzieja mówi, zdycha zgłodu. Rozumiesz, koniec, dobrze. Lester zawsze, od kiedy rozpoczął swoją służbę, błagał Boga i mówi, Panie Boże, chcę wszystko robić, tylko nie wyrzucać demony. To jest upokarzające. Bóg go skierował do służby, w której wyrzucał masę demonów. Kiedy już się z tym pogodził i podróżował jako ewangelista po całym świecie, znalazł się w Tybecie. Ze swoim małym plecaczkiem chodził po górach i głosił Chrystusa i była duża świątynia buddyjska. I on tam poszedł do tej świątyni, żeby się przespać. Zapytał, czy mogą go przenocować mnisi. I mnisi mówią, u nas nie ma miejsca, tak? W pokoju, ale tutaj na głównej sali możemy ci dać łóżko i możesz spać, jeśli chcesz. I spał pod potężnym posągiem Buddy. I opowiada tak, mówi, leżę, zasnąłem i czuję, że za jakiś czas moje łóżko się rusza. Takie było natężenie demoniczne, a on pełen ducha świętego. Otworzyłem oczy i patrzę, otwierają się główne drzwi, a moje łóżko wyjeżdża. Wypychały go. I teraz jaki był już stan sam Lestera. Lester mówi, byłem tak zmęczony, że nawet nie chciało mi się wstać. Rozumiejąc, że diabeł jest pod moimi stopami, krzyknąłem, stop! Łóżko się zatrzymało. Powiedziałem, zamknij drzwi! Drzwi się zamknęły. Powiedziałem, wstaw na miejsce! Wepchnęły z powrotem. I poszedłem spać. Co to jest? Władza. To jest władza. Świadomość życia w łasce. Diabła to możesz zaprząc do czegoś. Zaprząc. To jest rozbrojona postać. Demony nie są groźne. Diabeł nie jest groźny. Rozumiesz? Tak się rozwija człowiek w łasce. Cały czas mówimy o świadomości, nie o odczuciach, nie o żadnych w ogóle tokach myślowych, nie nawet o zrozumieniu pewnych zjawisk. Ty masz przyjąć przez wiarę prostą świadomość. Dalej, list do Rzymian 5:1-2. List do Rzymian 5:1-2. Usprawiedliwieni tedy z wiary pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Zaufanie w Boże doskonałe prawidła. Czyli kolejny ruch w rozwoju, w łasce, to jest zaufanie w to, że Boże prawidła są ostateczne. Jeżeli poznajesz jakąś prawdę, tak, to jest tak i amen, bez względu na to, co twoja dusza tutaj ma do powiedzenia i co zaczynasz robić, realizować ową prawdę za pomocą kroków wiary. Rozumiesz? W ten sposób. Co Bóg o mnie powiedział, taki jestem. Co mogę, to będę robił. Zobaczcie. Daliśmy do internetu wizytówki. Jestem odrodzonym z Bożego Ducha chrześcijaninem. Uzdrawiam chorych. Wypędzam demony. Modlę się o wskrzeszenia zmartwych. Dym na Całopolskę. Rozumiesz? Dym na całą Polskę. Jak to? Koniec! Mówi, co już? Mówi, wszystko wywróciliście. Ten Cymoński powraca wam w głowach. Jakie wskrzeszenia z martwych? No z martwych. To Jezus uzdrawia. No nie uzdrawia Jezus nikogo. To nieprawda. To jest nieprawda. Prawdą jest to, co my robimy, bo my się opieramy na Bożym prawidle. Na Bożym prawidle. Dzisiaj ja już nie wiem, ile osób zostało uzdrowionych tylko przez telefon do naszych ludzi. Tylko przez sam telefon. Już nie wiem, ile ludzi. Bo ludzie masowo dzwonią. Rozumiecie? I to ze świata ludzie. Tak? Chrześcijanie się kłócą, a ludzie ze świata dzwonią.
Dlaczego? Bo robimy to, co powiedział Bóg. Czy my wiemy, jak to dalej robić? Nie wiemy, tylko co nas to obchodzi. Jak ja się dowiedziałem, kim jestem w Chrystusie, to ja się nie zastanawiałem już, czy ja to potrafię. Tylko zacząłem to robić. Ja zacząłem to robić. Ja pierwszy kościół, który założyłem i zacząłem pasterzować w tym kościele, ja nic nie wiedziałem, nic. Ja przez 6 miesięcy to głosiłem czyjeś kazania. Czyjeś. Słuchałem w domu na płytach, spisywałem zeszycie, potem wygłaszałem w kościele. Dopiero po 6 miesiącach skontaktowałem się z tym pastorem, takim, i mówię do niego: cześć, ty mnie nie znasz, nazywam się Artur Cerolski. Mówię, i od 6 miesięcy głoszę twoje kazania w kościele. I mi się kościół pomnaża, może byś przyjechał do mnie. On mówi: dobrze, natychmiast przyjadę. Rozumiesz? Ja nic nie wiedziałem. Nic. Ja przez wiarę wszystko robiłem. Ja usługiwałem ludziom przez wiarę. Ja przez wiarę siedziałem i matkę, która kobietę w ciąży, tłumaczyła mi, jak będzie piersią karmić. Taka do mnie przyszła, mówi do mnie tak: ty masz piersi może? Mówię: nie mam, a co? Mówię: ty uczysz kobiety karmić piersią? Ona mówi: bo ja świetnie się znam na karmieniu piersią. Ona mówi: wiesz co, że ja będę uczyła kobiety karmić piersią. Mówię: na co uważasz? Ja bardzo dobrze mówię, potrafię karmić piersią. Ona mówi: usługuj. Ja mówię: ja naprawdę mówię, to wszystko umiem. Jestem świetnym duszpasterzem. Wszystkiego ludzi nauczę. Ja w to uwierzyłem. Uwierzyłem. Uwierzyłem, że jestem najlepszym nauczycielem. Uwierzyłem. Bo ja się dowiedziałem, tak? Co mówi słowo na mój temat. Ty wszystko możesz. Rozumiesz, o co chodzi? Ja. Dlatego rozwijanie się własne jest związane ściśle z tym, że ufasz prawidłom Bożym. Jeśli jest coś tak, to jest tak. Jeśli wszystko mogę, to wszystko mogę. Jeśli stare przeminęło, to stare przeminęło. Rozumiesz, o co chodzi? Jeśli nie żyję już ja, to nie żyję już ja. Jeśli żyje we mnie Chrystus, to żyje we mnie Chrystus. Jeśli w Chrystusie Jezusie wszystkie obietnice Boże mają dla mnie swoje tak, to wszystkie obietnice Boże mają dla mnie swoje tak. Amen. I koniec. I nie ma zastanawiania się. I nie ma myślenia pół życia. A czy to dla mnie? Nie, nie. Dla kogo? Pewnie, że dla ciebie. Prawda nie może być dla ciebie relatywna. Bierzesz prawidło Boże, uznajesz je i koniec. Tak funkcjonuje człowiek przebudzenia. Tak funkcjonuje. Rozumiesz? I te rzeczy muszą być dla nas po prostu jasne jak słońce. List do Kolosan 2, 16-23. List do Kolosan 2, 16-23. Niechże was wtedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju, albo z powodu święta lub nowiu księżyca bądź szabatu. Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych. Rzeczywistością natomiast jest Chrystus. Niech was nikt nie potępi, a kto ma upodobanie w poniżaniu samego siebie i oddawaniu czci aniołom, a opierając się na swoich widzeniach, pyszni się bezpodstawnie cielesnym usposobieniem swoim. A nie trzyma się głowy, z której całe ciało ożywione i spojone stawami i ścięgnami rośnie wzrostem Bożym. Jeśli wtedy z Chrystusem umarliście dla żywiołów tego świata, to dlaczego poddajecie się takim prawom, jak gdy byliście w świecie? Nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj. Przecież to wszystko niszczeje przez samo używanie, a są to tylko przykazania i nauki ludzkie. Mają one pozór mądrości w obrzędach wymyślonych przez ludzi, w poniżaniu samego siebie i umartwianiu ciała, ale nie mają żadnej wartości, gdy chodzi o opanowanie zmysłów. Główny werset, werset 20. Jeśli wtedy z Chrystusem umarliście dla żywiołów świata, to dlaczego poddajecie się takim zakazom jak w świecie? Poddawanie się prawom świata, ciała i szatana to jest twój wielki wróg. Chcę, żebyście zrozumieli bardzo dobrze te wersety.
Kiedy narodziłeś się z Bożego Ducha, ty wyszedłeś z systemu wszelkiego. Wyszedłeś spod prawa religijnego, wyszedłeś też spod prawa tego świata. Rozumiesz? Wyszedłeś spod prawa tego świata. Nie wiem, czy to rozumiesz. A więc widzimy, że poddawanie się prawidłom tego świata, tak, to jest grzech. Powtarzam, prawidłom, czyli rzeczom dobrym i złym, które świat proponuje. To jest grzech. Dobrze jest przyjść i pokutować ze wszystkich dobrych i złych przekonań. I powiedzieć, wymień mi twardy dysk. Od A do Z zresetuj mnie. I wgraj nowy program. Nowy program. I ostatnia rzecz, druga księga, Kronik 17:6. Druga księga, Kronik. Chodząc zaś drogami Pana, nabrał znowu odwagi i usunął z Judy świątynki na wzgórzach i Aszery. Odważne decydowanie. To ostatni krok, jeżeli chodzi o fundamentalny rozwój własny. Musisz odważnie decydować. Pamiętajcie, moc przychodzi na decyzję. Moc nie przychodzi przed decyzją. Moc nie przychodzi wtedy, kiedy mówimy, Panie, daj mi moc, a zrobię krok. Bo mówi, zrób krok, a dam Ci moc. Rozumiesz? Zrób krok, a dam Ci moc. Panie, daj mi moc, żebym wyszedł na ulicę głosić. Wyjdź na ulicę głosić, a dam Ci moc. Panie, daj mi moc do uzdrawiania. Zacznij uzdrawiać chorych, kładąc na nich ręce, a dam Ci moc. On odwrotnie działa. Odwrotnie. Rozumiecie? Nie potrzeba mocy, żeby wyjść na ulicę i głosić. Nogi potrzebne tylko. Nogi. Na nogach się wychodzi. Tak? A głosi się buzią. Tak, daj mi moc. Daj mi moc, żeby ręce kłaść na ludzi. Masz ręce? Mam ręce. Masz ludzi? Mam. Masz wszystko, co Ci potrzebne do życia i pobożności. Masz ręce i ludzi chorych? Panie, daj mi moc. Położę ręce na tego człowieka, moc płynie. A daj mi moc, żebym położył ręce. Chrześcijaństwo, wiesz o co chodzi? To jest przewrotna konstrukcja dopiero. On jeszcze wziął tą rękę i położył na kogoś. Taka enigmatyczna siła. Takie coś by chcieli. Jozue, gdziekolwiek postawisz swoją nogę, tą część ziemi tobie oddam, mówi Pan. Krótko powiedziawszy, tam gdzie nogi swoje nie postawisz, Jozue, to ci ziemi nie odda. Odważne decydowanie. A więc, tożsamość śmierci i życia. Sprawiedliwość w Nowym Przymierzu. Świadomość, iż wymagania Boże wobec nas zostały zaspokojone. Świadomość klęski diabła. Zaufanie w Boże doskonałe prawo, czyli prawdy Boże. Nie poddawanie się systemowi tego świata, systemowi na poziomie dobra i zła i odważne decydowanie. Siedem elementów, które są drogą rozwoju własce i wzrastania własce. I tego nie obejdziemy, przyjaciele. Się nie da. Tak funkcjonując, będziemy się prawidłowo rozwijać i łaska będzie coraz bardziej dla nas jasna. Dobrze. I następne poselstwo.